Najlepsze zostawiliśmy na koniec. Rafa Elphinstone to miejsce nurkowe, które zostawiliśmy na piąty dzień. Nie do końca jeszcze się obudziliśmy, bo musieliśmy wstać koło 5 rano po to, żeby dojechać, ubrać sprzęt, wsiąść na łódź i mniej więcej po 30 minutach być na miejscu. Dzisiaj cel jest ambitny. Chcemy odnaleźć rekina. Czy to się uda? Miejmy nadzieję, że tak. Czas zaczynać zabawę. No to do wody. Widoczność w wodzie przepiękna. Schodzimy na głębokość około 30 paru metrów i co za szczęście napotykamy Napoleona. Napoleony to ryby, które osiągają nawet 2 metry długości i niemalże 200 kg masy ciała. Na tych głębokościach pomimo mniejszej ilości światła odnajdujemy bardzo dużo życia. I mimo, że jeszcze nie ochłonęliśmy po zobaczeniu Napoleona, po chwili słyszymy dźwięk oznaczający, że przewodnik coś nam chce pokazać. To akurat był okrzyk radości. A oto i powód. Niesamowity moment. Rekina ciężko pomylić z inną rybą. W tym przypadku mamy do czynienia z głowomłotem pospolitym, nazywanym potocznie rekinem młotem, a to za sprawą charakterystycznego kształtu głowy, przypominającego młot. No dobrze, płyniemy zatem dalej. No proszę. A któż to się zbliża? Kolejny napotkany podczas tego nurkowania wargacz. Trzeba przyznać, że rafy są tu piękne, żywe i kolorowe. Czasem spoglądamy w wielki błękit, w nadziei na spotkanie większego osobnika. Powoli wypłycamy się, kończąc pierwsze nurkowanie. Pozostał nam jeszcze 3-minutowy przystanek bezpieczeństwa na 5 metrach. Tuż po wyjściu z wody mija nas kilka przepływających delfinów. Po przerwie zmieniamy butle i ponownie zanurzamy się pod wodę. Drugie nurkowanie zaplanowane jest jako nieco płytsze. Jest to nasze ostatnie nurkowanie podczas majowo-czerwcowego wyjazdu do Marsa Alam. Plan tego wyjazdu był bardzo prosty.
zobaczyć delfina, żółwia i rekina. Plan ten został zrealizowany w 100%, więc pozostaje nam odliczać dni do kolejnego wyjazdu. Tym razem do safagi. Tam również liczymy na piękne i kolorowe rafy, takie jak te tutaj. Czas naszego nurkowania powoli się kończy, zaczynamy więc zawracać. I już myśleliśmy, że nic nas nie spotka, gdy po chwili pojawiła się ogromna ławica sardynek. Wpłynięcie w ich środek, gdy po chwili otaczają cię z każdej strony, to niesamowite, wręcz mistyczne doświadczenie. Coś pięknego. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby nie ominął cię kolejny odcinek. Topa!